obecnych czasach, aby wzbudzić emocje wśród użytkowników komputerów, wystarczy zestawić ze sobą konkretne słowa, karty graficzne i kryptowaluty. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, z pewnością można zapytać, czy pamiętacie jeszcze czasy, gdy karty graficzne dało się kupić w cenie zbliżonej do sugerowanej? Albo kiedy komputer stacjonarny do grania w 144 klatkach na sekundę nie musiał kosztować majątku? Dobra nowina jest taka, że takie czasy mają wrócić, choć prognozy co do tego, kiedy to nastąpi, nie są jednoznaczne. Debiut dedykowanych pod wydobycie kryptowalut kart graficznych Nvidia CMP wcale nie poprawił sytuacji na rynku układów konsumenckich, choć producent nie ustaje w wysiłkach. Do sprzedaży trafił właśnie prawdziwy potwór o nazwie Nvidia CMP 170HX. Nvidia CMP 170HX to karta graficzna stworzona wyłącznie z myślą o kopaniu kryptowalut. Pozbawiona jakichkolwiek wyjść graficznych konstrukcja pojawiła się w ofercie sklepu Vipera w Dubaju. Sprzedawca twierdzi, że ma na stanie aż 854 egzemplarze kart, każdą w cenie $4435, czyli około 17,5 tysiąca złotych. Karta nie należy do najtańszych, ale być może wspomnianą cenę mogą zrekompensować zalety tego układu. Co potrafi rzeczone urządzenie? Karta zasilana jest poprzez pojedyncze złącze 8 pin i legitymuje się TDP na poziomie 250 W. To niewiele, biorąc pod uwagę, że przy wydobyciu Ethereum karta osiąga wydajność na poziomie 164 MHz na sekundę. Dla porównania zoptymalizowany pod kątem wydobycia GeForce RTX 3080, również przy zużyciu energii na poziomie 250 W, kopie z wydajnością około 100 MHz na sekundę. Przy czym RTX 3080 jest znacznie tańszy. Najwydajniejsza karta dla górników od Nvidia, czyli omawiana CMP 170HX, wykorzystuje rdzeń GA100 z 4480 rdzeniami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM HBM2E. Wytworzona przy użyciu procesu technologicznego 7 nanometrów ma 4480 jednostek cieniujących, 280 teksturujących oraz 128 ROP, czyli jednostek renderujących. GPU działa z taktowaniem 1140 MHz i 1410 MHz w buście, a pamięci pracują z częstotliwością 1458 MHz. Czy nowość w ofercie NVIDIA będzie cieszyła się zainteresowaniem wśród kopaczy kryptowalut? Wśród zwykłych konsumentów zapewne nie. Natomiast co do profesjonalistów, popyt na dobre karty graficzne nadal jest spory. Czego dowodem jest choćby jedna z najstarszych wydobywczych firm kryptowalutowych, Hut 8, która wydała $30 milionów, zaopatrując się w układy NVIDIA przeznaczone do kopania. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Powstaje jednak pytanie, kiedy spadną ceny kart graficznych? Mówi się, że ceny GPU spadną w momencie, gdy Ethereum przejdzie z metody Proof of Work na Proof of Stake. Niestety nie podano żadnej konkretnej daty zakończenia tranzycji, choć mówi się o 2022 roku. Wiele jednak wskazuje na to, że nie wpłynie to na spadek cen kart graficznych. Dlaczego? Powód jest prozaiczny. Za pomocą GPU można wydobywać też inne popularne kryptowaluty, m.in. Ravencoin. Czy wydalibyście tyle pieniędzy na kartę graficzną, która przeznaczona jest wyłącznie do kopania? A może odwrotnie, metodą małej łyżeczki, ale staralibyście się kopać kryptowaluty na własnych komputerach? Dajcie znać, co sądzicie o całej sytuacji i podzielcie się wrażeniami, jeśli wykorzystujecie swoje sprzęty do prac górniczych. Tymczasem nie zapomnijcie o łapce w górę oraz kliknięciu subskrypcji i dzwoneczka, jeśli jeszcze nie mieliście okazji tego zrobić. Do zobaczenia, cześć!